Najgoręcej witam księdza biskupa Mariana Florczyka, pomysłodawcę i patrona naszego rajdu. Księże biskupie, czy ksiądz biskup nie przesadził z tą pogodą? Miała być dobra, ale jest niemalże letnia pogoda. Bardzo się cieszymy i Bogu niech będą dzięki za dar takiej pogody. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy 130 identyfikatorów i już zaczyna brakować. A spodziewaliśmy się, że może będzie 30-40 osób. Także bardzo się cieszymy, że Państwo odpowiedzieli na zaproszenie księdza biskupa i zaproszenie organizatorów. Dobry zawsze z tym zamiarem zorganizowania takiego rajdu nosiliśmy się od kilku lat, gdzieś od 3-4 lat. Ze względu na to, że ci, którzy uczestniczą w pielgrzymce, w tym rajdzie rowerowym w maju, wnosili taki postulat, żeby się też spotkać na jesień. Ale ciągle jakoś tak czas upływał szybko i nie mogliśmy się zorganizować. I w tym roku przystąpiliśmy do organizacji. No i muszę powiedzieć, że tak bardzo, bardzo żeśmy się bali tego, bo ile osób przyjdzie i liczyłem, ja osobiście liczyłem 10, potem mówię może 40 osób, ale jak wczoraj wyszedłem wieczorem i zobaczyłem, że pada deszcz, to pomyślałem sobie, że pewnie będę jak ksiądz Krzysztof i czterech przewodników. I dzisiaj rano okazało się, że jest nas dokładnie 180 osób plus 2 psy. Także i z tego niezmiernie się cieszymy. Świadczy to, powiedzmy sobie, o zapotrzebowaniu społecznym, o tym, że ludzie chcą wyjść, chcą zobaczyć troszkę drugiego człowieka, chcą pobyć ze sobą, chcą zobaczyć piękno.